Nie ma co kryć. Są takie książki, które idealnie wpisują się w jakąś konkretną porę roku. I dziś właśnie chcę Wam opowiedzieć o aptekarce Magdy Skubisz, o książce, która bardzo mnie zaskoczyła pod wieloma kątami i która, choć na początku nie potrafiłem jej, że tak powiem, przyłożyć do jakiejkolwiek grupy fanów, okazuje się być taką książką, która odpowie, no, sympatyką wielu kultowych dzieł. Zacznijmy od tego, że powiem, o, tutaj taka reklama, niemalże polska duma i uprzedzenie, ale do tego jeszcze dojdziemy. Przede wszystkim to jest książka, w której ja się zakochałem ze względu na okładkę i to jest książka, która w mojej opinii idealnie, po prostu doskonale wpisuje się w tę cudowną letnią aurę, która zaczyna nas rozpieszać, w tę cudowną pogodę, słoneczko świecące na pyszczek. W ogóle no, wszędzie zielono, wszystko kwitnie, no i ta książka też jest taka kwitnąca. Ale, żeby Was wprowadzić do samej książki, muszę tutaj poruszyć kilka ważnych spraw, bo to jest z jednej strony książka obyczajowa, z drugiej strony książka bazująca i stojąca mocno na historii, bo nawet Rut Tyszkowskich i te inne osoby są tutaj no, postaciami historycznymi. Też są realia historyczne przedstawione, bo akcja toczy się w 1800 bodaj 50 czy tam 60 którymś. To jest po Rabacji Galicyjskiej, po Wielkim Powstaniu Chłopskim prowadzonym przez Jakuba Szelę, które miało miejsce w 1846 roku. Swoją drogą o Jakubie Szeli genialną książkę napisał Radek Rak. Książkę, którą Wam niejednokrotnie polecałem na łamach tego kanału. Jest to oczywiście baśń o wężowym sercu, albo wtóre słowo o Jakubie Szeli. No więc mamy tutaj historię, mamy tutaj obyczajówkę, mamy też zadziorną dziewczynę, ale nie taką idiotkę zadziorną jak w większości fantastyki młodzieżowej, tylko dziewczynę inteligentną, gdzie ta zadziorność właśnie wynika z jej inteligencji, a nie po prostu z tego, że jest no, w taki czy inny sposób agresywna. Idąc dalej mamy tutaj też pewne nawiązania. Nie wiem, czy jawne, czy to miały być zaplanowane nawiązania, czy to po prostu ja je zauważyłem do pewnych znanych mi książek, czy też dzieł. Bo z jednej strony ja tutaj widzę taką lekką inspirację Dumą i Uprzedzeniem. Zwłaszcza jeżeli przyłożyć tutaj dwoje no, główniejszych bohaterów, główną bohaterkę Katię i Antoniego Tyszkowskiego. Z drugiej strony, no, widzę tutaj taką lekką jakby inspirację Kopciuszkiem, czyli wiecie, takie przeniesienie dziewczyny z takiej totalnej biedy, z bycia służącą, można powiedzieć, na salony. Ale po kolei zacznijmy od początku. Katia to jest przede wszystkim bardzo utalentowana młoda zielarka. Ze względu na wiek bardzo często niedoceniana, ale jest niezwykle utalentowana. Ona posiada olbrzymią wiedzę, którą nieustannie poszerza. Do tego no, można powiedzieć, że poniekąd jest ta wiedza też oparta na magii. Ona doskonale potrafi rozpoznać różnego typu schorzenia i znaleźć remedia. Nie jeden lekarz no, pozazdrościłby jej tego niezwykłego talentu. Oczywiście mamy w tej książce lekarza, który jest totalnym konowałem, który nie potrafi zrobić nic innego, a wszelkie pobrane przezeń nauki okazują się być no, warte tyle co nic. No i właśnie ta dziewczyna ze względu na to, że jest tak przydatna, no siłą rzeczy jest przydatna. Mieszka sobie w domu Kowalskich i tam, można powiedzieć, usługuje im, choć no, nie jest za bardzo lubiana, a wynika to z faktu, że no, to raczej nie jest to służka, która siedzi cicho. I raczej często zdarza jej się chlapnąć coś nieprzemyślanego, czym no, tak naprawdę sprowadza na siebie kłopoty, gniew swoich państwa. No, ale tak, dziewczyna, można powiedzieć, żyje jak Kopciuszek. Nie ma dostępu do niczego, jest biedna, jest gnębiona przez wszystkich. No, ale żyje sobie, tak? Jest z tego życia całkiem zadowolona. Mogłoby ono wyglądać inaczej, ale wiadomo, zawsze mogło być gorzej. Tyle tylko, że jej życie zmienia się bardzo mocno w chwili, kiedy pomaga pewnemu złodziejowi. Tak, człowiekowi oskarżonemu o kradzież, bo tym sprowadza na siebie największy gniew. Idzie zima, a ona ma spędzić całą tę zimę w nieogrzewanym pokoju, gdzie ma praktycznie zamarzać. Na szczęście dla niej okazuje się, że los jest łaskawy, ponieważ zostaje wypożyczona przez Tyszkowskich, którzy, no, którym udało się ubłagać Kowalskich, by wypożyczyli im uznaną aptekarkę po to, żeby ona mogła wyleczyć jednego członka ich rodziny. Tyle, że tak, ten członek rodziny jest zdecydowanie nastawiony anty wobec naszej bohaterki, w przeciwieństwie do całej reszty rodziny, bo kiedy Katia tam przyjeżdża, okazuje się, że można służących traktować zupełnie inaczej, że to życie, które znała do tej pory, tak naprawdę nie jest życiem, bo można szanować po prostu drugiego człowieka niezależnie od jego statusu, co dla dziewczyny jest no, niemałym zaskoczeniem.
No ale tak, nie chcę wam zdradzać tutaj fabuły, bo ta fabuła się w bardzo ciekawy sposób rozwija. Z drugiej strony chciałbym was też przestrzec, że jeżeli szukacie romansu, bo no, skoro trafia do ludzi, którzy dobrze ją traktują i ma opiekować się młodym człowiekiem, no to można byłoby pomyśleć, och, będzie tutaj jakiś romans. Poniekąd są tutaj jakieś pewne takie siłą rzeczy nawiązania do domu i uprzedzenia, które być może są niecelowe, być może ja je tylko zauważyłem, ale dostrzegam tutaj pewne nawiązania. Widzę, ta relacja między tymi postaciami zdecydowanie iskrzy, choć nie jak między Darcym a Elizabeth Bennet. Być może w kolejnych tomach, bo wiedzieć musicie, że to jest pierwszy tom sagi rodu Tyszkowskich. Natomiast tak, widać tutaj pewne to przecieranie się i też pewne zderzenie się z tym zupełnie obcym światem, z tą nową rzeczywistością, z tym wyjściem, można powiedzieć, spod tego pieca, z takim przeradzaniem się Kopciuszka w kogoś więcej, w kogoś wyżej troszeczkę postawionego. I widać to bardzo wyraźnie, więc tak, no trochę dumy i uprzedzenia i trochę Kopciuszka. Ale przede wszystkim widać tutaj świetną obyczajówkę, bo ta dziewczyna jest naprawdę ciekawą bohaterką. Fajnie się śledzi jej los, fajnie się śledzi to, co się z nią dzieje i też budzi ciekawość, bo na początku można byłoby pomyśleć, że mamy pewniaka do roli księcia. No jak w mordę strzelił, widzisz chłopa i myślisz, on ci będzie księciem, on cię wyciągnie na salony. Tyle tylko, że szybko okazuje się, że nie, bo serce księcia jest zajęte i to nie zajęte sztucznie, ale prawdziwie, w pełni prawdziwą miłością wypełnione. Więc to już budzi takie wow, czyli jednak idziemy w jakimś innym kierunku, nie będzie to jakiś tam romans historyczny, tylko faktycznie zmierzamy w jakimś ciekawszym, dużo ciekawszym kierunku i faktycznie tak jest. No relacja między bohaterami, zwłaszcza między Antonim a Katią jest bardzo ciekawa, bo oni się szczerze nienawidzą. A przynajmniej wszystko na to wskazuje. Nie wiadomo, co będzie dalej. Nie wiadomo, jak się ta historia rozwinie. Ja wam niczego nie zdradzam, ale oni się po prostu nienawidzą i to, jak oni ze sobą rozmawiają, niezależnie od statusu, to jest według mnie jeden z najlepszych elementów tej książki. Z drugiej strony to jest książka przemycająca sporo wiedzy historycznej, ale takiej wiedzy właśnie skondensowanej do roli tła, żeby to fajnie wyglądało, a z drugiej strony fajnie jest wiedzieć, że tak, to naprawdę jest prawda, że to naprawdę miało, pewne rzeczy miały miejsce, pewne rzeczy faktycznie wyglądały tak, a nie inaczej, co jest super i uważam generalnie, że autorka przeprowadziła kawał świetnego researchu do napisania tej książki. Widać tutaj pasję, tak, czytając Aptekarkę, ja bym powiedział, że widać pasję i powiem wam szczerze, czytając blerba tej książki, zastanawiałem się, czy to nie będzie coś jak Szeptucha Kasi Bereniki Miszczuk. Szeptucha, którą bardzo lubię, tym bardziej, że no tutaj też aptekarka, też jakieś leczenie ludzi, pomaganie ludziom i tak dalej, więc no pewne skojarzenia rodziły się same z siebie, ale nie, na całe szczęście nie, to jest książka, która jest zupełnie inna, możecie czytać śmiało. Jeżeli ktoś kiedyś z was czytał Zbigniewa Zborowskiego, jego książki bardziej skierowane, no powiedzmy to, do kobiet, obyczajówki, to tutaj mamy do czynienia z podobnymi klimatami, choć przyznam szczerze, Magda Skubisz według mnie napisała książkę taką dużo plastyczniejszą w moim odczuciu, no i zresztą no też taką pociągającą, bo zastanawiamy się, co tutaj się wydarzy i jednocześnie chłoniemy ten świat. Szczerze wam powiem, nie wiem, czy mogę określić Aptekarkę mianem polskiej dumy i uprzedzenia, czy to nie będzie dla niektórych potwarz, czytaczowa nie słyszy, więc powiem, to dla mnie to jest taka troszeczkę polska duma i uprzedzenie, bo z jednej strony widać, jak świat jest wykreowany, świat w ogóle kobiety, kobiety, która chciałaby być wyzwolona, kobiety, która chciałaby uczyć się, która chciałaby być wolna i móc tak naprawdę się rozwijać, a z drugiej strony ten świat wcale jej nie pomaga w tym samorozwoju. Ten świat wskazuje ją na to, żeby była usłużna mężczyznom. Jest tu sporo odniesień do najróżniejszego typu faktycznych dzieł, nazwijmy to dzieł, pokazujących kobiecie, gdzie jest ich miejsce i jaką funkcję pełni kobieta. Także no, myślę, że troszeczkę feministyczna, troszeczkę historyczna, troszeczkę magiczna, troszeczkę też dumouprzedzeniowa. Naprawdę kawał świetnej lektury i na koniec jeszcze chciałbym dodać, że generalnie to jeszcze taka ciekawostka. Autorka przeznacza honorarium ze sprzedaży tej książki na pomoc Ukrainie. Wobec czego to też wydaje mi się, że jest szczytny cel, warto o tym wspominać. Natomiast samą książkę z całego serducha ja wam polecam na te letnie popołudnia, bo to jest książka wymarzona do tego, żeby się rozwalić na kocyku, na trawie i zacząć czytać. Niezależnie, czy kochacie Jane Austen, czy kochacie, nie wiem, jakieś bardziej współczesne wersje, jak na przykład Bridgertonowie,
No wydaje mi się, że tutaj znajdziecie taki miks wszystkiego, wszystkiego to, co jest najlepsze. Bardzo mi się ta książka podobała, była bardzo spokojna, bardzo inna od tego, co ostatnio czytałem. No a przez to taka letnia, fantastyczna lektura, bardzo mi się podobała. Jeżeli tęsknicie za klimatami troszkę historycznymi, troszkę obyczajowymi i kochacie Jane Austen, nie możecie przegapić Aptekarki. No taka polska duma i uprzedzenie. Chociaż to się pewnie jeszcze okaże, czy duma i uprzedzenie, czy też ja tutaj walnąłem jak łysy grzywką o kant kuli. A wszystko jest możliwe, ale jak to ja zawsze mówię, nieważne jest, co autor miał na myśli, ważne, co ja z tego wyciągnąłem, a ja wyciągnąłem z tego taką troszkę polską dumę i uprzedzenie, tym bliższą, że właśnie osadzoną w polskich realiach na naszym polskim podwórku. Bardzo lubię i polecam Wam serdecznie. Na lato i nie tylko. Trzymajcie się ciepło. Cześć!